Cześć, witajcie, z tej strony Mangetsu, a to odcinek serii, w której pokazuję, jak nie nagrywać poradników z Terrarii. By najkrócej, jak to tylko możliwe, przybliżyć wam temat tego filmu, wyobraźcie sobie, że na powrót cofacie się do życia w podstawówce. Wiem, że niektórzy nie muszą sobie tego wyobrażać, ale nawet tym lepiej. I waszym zadaniem jest zrobienie prezentacji na przyrkę. Wpisujecie więc Google, wpisujecie sukulenty, fotosynteza, inne jakieś pojęcia, po prostu przeklejacie wszystko do PowerPointa, a po takiej serii Ctrl-C, Ctrl-V prezentujecie na następny dzień przed klasą. Tak, to tyle. Myślę, że ta krótka historyjka bardzo dobrze oddaje to, co dziś będziemy komentować. Siema, tu Szaki, dzisiaj omówię Skrzydła. Twórcą komentowanego filmu jest Szaki i warto wspomnieć, że poradnikowej przygody jako tako nie kontynuuje od dłuższego czasu, ale kto wie, może ten materiał sprawi, że wróci do tego. W każdym razie film Terraria hashtag poradnik Skrzydła został wrzucony 2,5 roku temu, a zdobył aż 2000 odsłon. I to jest dobry przykład, że ilość odsłon nijak ma się do jakości filmu. Są one hardmodowym akcesorium, pozwalają nam latać na określony czas, w grze występuje 37 par skrzydeł, a teraz pokażę, jak zdobyć wszystkie. Zapamiętajcie sobie te słowa, że pokażę, jak zdobyć wszystkie. Wszystkie omówione przedmioty znajdziecie w moich innych poradnikach. Angel Wing tworzymy za pomocą 20 Soul of Fly, 10 Feather i 20 Soul of Fly. Feather to pióra, myślę, że w tym przypadku brzmiałoby to lepiej. I też przykre jest to, jak bardzo informacje są tutaj okrojone względem wiki, bo po co w ogóle korzystać z takiego poradnika, skoro nie ma w nim nawet informacji, co potrafią dane skrzydła, na jaką wysokość nas wzniosą, z jaką szybkością i tak dalej. Może jeszcze zostanie o tym wspomniane, ale przy tej długości filmu wątpię. W ogóle, czy tylko mi się wydaje, że Szaki ma dość sympatyczny głos, który przypomina mi youtubera Tom Bowla? No powiedzcie sami. Demon Wing tworzymy za pomocą 20 Soul of Light, 10 Feather i 25 Soul of Night. I tu właściwie jest pierwsza i zarazem najważniejsza wada tego poradnika, otóż lenistwo. Pokazałem już wam dwa przykłady, wcześniej wspomniałem o piórach, ale chciałem, żebyście widzieli, że po prostu jest tego więcej. Autor jedyne co robi, to puszcza przyspieszoną walkę z Wall of Flashem, kleja screeny z Wikipedii i czyta to, co jest napisane. Do tego zobaczcie, jak to paskudnie wygląda. Po prostu kopiuj wklej z wiki, zero jakiejkolwiek inwencji twórczej, tylko korzystanie nie tylko z informacji, ale nawet grafik zrobionych na potrzeby wiki. Sparkly Wing tworzymy za pomocą 15 Soul of Fly, 10 Feather i 10 Soul of Blich. Tutaj po prostu padłem. I nie, nie chodzi mi o Soul of Blicht, bo mi też zdarza się czytać źle po angielsku. Mimo, że na potrzeby filmów poradnikowych pewnie bym zadbał, by tak nie było. Chodzi o to, że Sparkly Wingsy są dostępne tylko na starych wersjach konsolowych i mobilnych, o czym autor nawet nie wspomniał. Tak jakbyśmy mogli normalnie zdobyć to w terce na komputer, którą tu prezentuję. No i kolejna sprawa, że nawet nie omawia, jak zdobyć te Soul of Blight. W opisie ma parę innych poradników, ale niestety akurat o tych duszach nic tam nie ma. Lub kupimy za 40 zł monet od Anglera. Co? Jak w jest napisane, że można kupić za 40 golda, ale od driady! W międzyczasie pokazują się Fin Wingsy, które można zdobyć za questy u Anglera, więc autor chyba sobie te skrzydła zmiksował, pomylił? No i co do cholery ma oznaczać ten screen statystyk Wall of Flesha? I to z polskiej wiki! Fin Wing zdobędziemy wykonując zadanie dla wcześniej wspomnianego Anglera. Jetpack kupimy za 40 zł monet u Steambunkera w czasie Pas Księżyca 5-8. Tutaj pierwszy raz się ucieszyłem, że jednak występuje wklejanka z wiki, bo autora filmu nie słychać i zagłusza go drop w muzyce. Ale wiecie co, w słuchaniu się zrozumiałem, że można kupić jetpack podczas Pas Księżyca 5-8. Monet u Steambunkera w czasie Pas Księżyca 5-8. I mamy kolejny problem. Czy naprawdę na potrzeby filmu nie można było chociaż pokazać tych faz? Albo podać ich nazwy, a nie jakieś cyfry, które nie wiadomo co oznaczają, a są tylko takim skrótem zrobionym przez wiki? B-Wing tworzymy za pomocą 20 Soul of Fly i jednego Tateret B-Wing. Butterfly Wing tworzymy za pomocą 20 Soul of Fly i jednego Butterfly Dust. Fairy Wing tworzymy za pomocą 20 Soul of Fly i 100 Pixie Dust. Batwing tworzymy za pomocą 20 Soul of Fly i Broken Batwing.
tutaj jeszcze większa ciemnota, bo po co mi znać crafting tych skrzydeł, skoro nie wiem skąd zdobyć ten jeden dodatkowy itemek poza Solo Flight. Poradników też o nich nie zrobiłeś, więc czy takie czytanie suchych informacji ma jakikolwiek sens, jak gracz i tak nie będzie wiedział nic poza tym, że takie skrzydła istnieją? Wing tworzymy za pomocą 20 Solo Fly i Giant Harpy Feather. Bone Wing tworzymy za pomocą 20 Solo Fly i Bone Feather. Wheels Wing, Crown Wings. I na ekranie nagle pojawia nam się drugie tyle skrzydeł, a autor trudzi się z czytaniem tych wszystkich nazw deweloperskich itemów, które otrzymujemy z Stressor Bar. No, jak to wygląda, no? Deton Wings, Zenks Wings, Lazor Bar, Rise Spell, Lucky Wings, Gym Wings, Skip Spuffs. I Red Wings pozyskujemy Stressor Buff. Motro Wing zdobyć można w trakcie Solar Eclipse z Motro. I znowu ten sam problem. Skąd przeciętny gracz Terki ma wiedzieć, co to jest Motro, jeśli nawet go nie pokażesz, nic nie wspomnisz, poza tym, że jest na Solar Eclipse? If Wing kupimy Witch Dog, Frozen Wing. Co to miało być? O co chodzi z tym urywaniem nazw NPC? Witch Dog, Witch Dog, Witch Dog. Chyba w tym momencie autorowi filmu już się spieszyło, bo im bliżej końca, tym bardziej na odwal się czyta te nazwy. Często pomija jakieś istotne rzeczy, jak na przykład tu, że Leaf Wings kupić można Witch Doktora, ale jak ten jest w dżungli i do tego nocą oczywiście za jedną platynkę. Jest to zwłaszcza dlatego dziwne, że wcześniej czytał takie rzeczy jak na przykład te fazy księżyca. 5-8. Frozen Wing tworzymy za pomocą 20 Solo Fly i Ice Feather. Flame Wing tworzymy za pomocą 20 Solo Fly i Fear Feather. Spectre Wing tworzymy za pomocą 20 Solo Fly i 10 Spectre Bar. Battle Wing tworzymy... Nie no, wiecie co, dalej nie będę tego komentował, bo to nie ma sensu. Teraz zrobimy retrospekcję. Shaki na początku mówił, że pokaże, jak zdobyć wszystkie skrzydła, tymczasem tylko o tym mówi i wkleja sobie screeny ze stron, ale niech będzie, że to tylko moje czepialstwo i że faktycznie pokazał. My za pomocą 20 Solo Fly i Battle Husk. Hoverboard tworzymy za pomocą 20 Solo Fly i 18 Shroomit Bar. The Steve Wing wypadają z Every Screen w trakcie Frost Moon. Spooky Wing tworzymy za pomocą 20 Solo Fly i Spooky Twig. Tattered Fairy Wing tworzymy za pomocą 20 Solo Fly i Black Fairy Deuce. Betsy Wing wypadają z Betsy. Betsy! Betsy! Też nie byłem orłem z angielskiego, naprawdę! Wiele widzów o tym wie, ale Betsy! Steampunk Wing skupimy u Steampunkera. Frisson Wing wypada z Duke Frisson. Nebula Mantle tworzymy za pomocą 10 lumi. Tutaj, o tutaj, to nie wiem co się podziało. Nie dość, że wklejasz screeny, to jeszcze w taki okrutny sposób. Proszę, nie. Midbar i 14 Nebula Fragment. Vortex Booster tworzymy za pomocą 10 Lumidbar i 14 Vortex Fragment. Stardust Wing tworzymy za pomocą 10 Lumit Bar i 14 Stardust Fragment. Solar Wing tworzymy za pomocą 10 Luminit Bar i 14 Solar Fragment. Po dokładniejsze informacje zapraszam was do moich innych poradników. No i na koniec zostajemy zaproszeni do innych filmów po dokładniejsze informacje. Myślałem, że pęknę. W opisie jest parę tych poradników, ale szkoda, że nie ma informacji o na przykład Soul of Blight, Pixie Dust, Tattered B-Wings, Butterfly Dust, Broken Bat Wing, Harpy Feather, Bone Feather. Co to są Tresur Buggy, Motro, Witch Doctor, Ice Feather, Fire Feather, Spectre. Nie chcę mi się już dalej wymieniać, bo nie mam generalnie sił. Jeśli pomogłem ci tym filmikiem, możesz zostawić łapkę w górę oraz suba. Wiesz co, podsumowując, jaki jest sens robienia poradnika, który nie pokazuje niczego poza tym, co można znaleźć na wiki? Mało tego, z wiki nawet dowiem się więcej i będę mógł wyszukać te informacje, które mnie interesują. Jakbyś chociaż powiedział co i jak zdobyć, pokazał jak zdobywasz te przedmioty do skrzydeł, pokazał je w grze albo nie wiem, chociaż jak twoja postać robi coś innego poza walką z WoFem, to widz chociaż miałby więcej punktów zaczepienia, może by się czegoś dowiedział, bo przyspieszona walka i screeny z innej strony to jest kpina po prostu. To wszystko brzmi jak kopiuj wklej do syntezatora Iwona. Nie ma tu żadnego przygotowania, żadnej inwencji twórczej pod względem przedstawienia informacji z wiki. Grafiki są skopiowane, jedyne co robi Shaki to udaje, że coś wie, a mówię, że udaje, bo przez to plątanie się w angielskich nazwach brzmi bardzo niepewnie. Proszę, nie róbcie takich filmów, bo to więcej szkodzi niż pomaga. To jest wspomniany na początku poziom podstawówki, która robi prezentację, kopiuje i nie wie o czym mówi. Jeśli
jeśli chcesz kogoś czegoś nauczyć, sam najpierw się tego naucz, a następnie zadbaj o jak najlepszą formę przedstawienia tego. Już w innych filmach pokazałem, że twórcy poradników z Terrarii zwyczajnie nie wiedzą, o czym mówią, gadają pierdoły, a wystarczyło poświęcić trochę więcej czasu na przygotowanie. W przypadku Shakiego i jego poradnika tym bardziej mnie to boli, bo potem gracz może trafić na jakieś amatorskie poradniki do Moon Lorda, ale z dziesiątkami tysięcy wyświetleń i co ma wtedy sobie pomyśleć? Że polska Terraria nie ma żadnych youtuberów prezentujących poziom i jesteśmy gdzieś w tyle, a w dodatku, że Terraria to Minecraft 2D? Jak myślę w ten sposób, to tym bardziej czuję, że ta seria jest zdecydowanie potrzebna. Dzięki za uwagę, ja byłem Mangetsu i zdenerwowałem się.